Pochodzę z Rzeszowa, gdzie ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W latach 1990-95 studiowałam na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Magda Nałęcz należy do właściwie takiego bardzo szczególnego pokolenia malarzy. Mówi się czasem o tym, że to po prostu był świetny rocznik. Młodzi ludzie, którzy bardzo lubią malować. Rama płótna nie ogranicza żadnej mojej historii w jakichkolwiek jej aspektach. Czy każdą historię można opowiedzieć? Nie sądzę. Choć poeci łącząc słowa opowiadają to, czego ja słowami wyrazić nie umiem. Jestem w drodze. Szukam, podróżuję. Przemierzam kraje piękne i brzydkie. Doświadczam kolorów niezwykłych, zachwycających pejzaży i rozczarowań miejsc obojętnych, emocji niechcianych, tajemnicy muzeów, w których obecni są wielcy mistrzowie, i moich rodzinnych albumów pełnych wspomnień, choć nie zawsze łatwych, to także przepełnionych tęsknotami i radościami. Poza ramą obrazu szukam mojej historii. Rama, choć ograniczająca z samej definicji, pozwala mi zamknąć moją historię i wyrównać oddech. Płótno koi mój niepokój, dlatego maluję. A pracownia tamtych lat proponowała rzeczy z pozoru proste. Takie studyjne, wnikliwe malowanie martwych natur, które zawsze miały jakiś rys egzystencjalny, jakąś relację pomiędzy przedmiotami, a czasami bardzo rozległymi, prawie pejzażowymi draperiami, które otwierały czasem światłem, ale częściej były mocną, prawie kotarą. Wskazywało to trochę na taką tendencję, czy też rodzaj zadumy nad tym, czym jest owo Stillleben, takie ciche życie przedmiotu. Bo myślę, że to obserwowanie świata, tego wewnętrznego i zewnętrznego, jest bardzo charakterystyczne dla niej jako osoby, która czasem daje temu wyraz w swoich płucnach. To też ważne, myślę, że tam, gdzie Magda sięga do niebagatelnych skalą obrazów, do obrazów na granicy 1,5–2 metrów, te obrazy mają swoją paradoksalnie intymność, nie tylko monumentalność formatu. Mają swoją właściwie teatralność. Te przedmioty zamieniają się w aktorów, właściwie w taki substytut istnienia nas samych, istnienia człowieka, istnienia spraw pomiędzy nami. To, myślę, bardzo taki wyraźna cecha tego malarstwa. Białe płótno to tajemnica. Wypełnia mnie kształtem i kolorem, tworząc nową niewiadomą moich przeżyć i odczuć. Zachwytu, fascynacji, radości, szczęścia, strachu, lęku, tęsknoty, żalu, namiętności, smutku, pustki, samotności. Każdy z nas tych uczuć doświadcza. Te emocje zamknięte ramą płótna mogą być lustrem każdego widza, któremu być może umożliwię spojrzenie w głąb siebie. Bardzo bym tego chciała. Martwe natury, które były może bliższe klimatom malarstwa holenderskiego czy hiszpańskich bodegonów, nie miały właściwie tutaj w Akademii jakiegoś swojego umiejscowienia. To pokolenie Magdy Nałęcz otwierało tym malarstwem jakąś nową drogę w Akademii. O mistrzach trudno mówić i trudno o nich nie mówić. Profesor Jan Schanzenbach jest moim mistrzem. To właśnie dzięki jego bohaterom, codziennym przedmiotom, kwiatom, owocom, wprost z ogrodu, pejzażom, zrozumiałam, jaka jest moja droga rozmowy bez słów. Profesor Sławomir Karpowicz pokazał mi, czym jest czas i przemijanie w twórczości. Trudno też nie mówić o innych inspiracjach. Zurbaran, Ribera, El Greco, Corte, Chardin, Delvaux, Chirico, Picasso, Braque. Oglądanie obrazów mistrzów ładuje moje akumulatory. Artystyczne wyprawy profesora Brinkena z krakowskiej ASP, czyli podróże do źródeł, w których mam zaszczyt uczestniczyć, są także moimi podróżami do moich źródeł i wielką inspiracją. Moje poszukiwania definiują środki wyrazu, które wybieram. Różne bodźce, takie jak zapach, światło, kolor, fascynacja, niechęć, znużenie, wibracje serca, są tak różne, że nie można ich według mnie namalować tak samo.
Dlatego też nie można namalować tak samo zachwytu nad pięknem litewskiego nieba i zachwytu nad pięknym przedmiotem. Dlatego moje poszukiwania i w efekcie moje obrazy są różne i dzięki temu każdy z widzów może odnaleźć w nim swój własny klucz do rozumienia swoich emocji w tych obrazach. Magdalena Nałęcz w swoich najnowszych obrazach odkrywa tajemnice starych pracowni malarskich, krakowskich pracowni. To są po prostu zaskakujące płótna, które nie tak dawno namalowała, jeszcze są właściwie prawie mokre. One przedstawiają pracownie puste, to znaczy znakomicie namalowane, ze świetnym warsztatem, ale tam jest pustka po kimś, kto może na chwilę, może na zawsze odszedł od sztalugi. Zostawił malsztok, taką laskę malarską, którą się malarz opiera, żeby namalować bardzo dobrze obraz. I coś, co pozostało. Pozostały także lata 80., 90., kiedy malarka była jeszcze wtedy młodą studentką Akademii Sztuk Pięknych i wchodziła dopiero w ten świat artystyczny. Proszę zobaczyć, no, co za niesamowite historie tutaj się dzieją, i plastyczne, i jest tutaj może narracja, ale ta narracja jest robiona kolorem, jest robiona bardzo dobrym rysunkiem. Tworzy się pewna wspaniała artystyczna fabuła. Przyjeżdżałam na wystawy końcoworoczne, żeby zobaczyć, jak tworzą ówcześni studenci. I trafiłam do pracowni, która znowu zatrzymała mnie na dłużej. Były tam fascynujące interpretacje i trawestacje obrazów mistrzów, między innymi infantek. Spojrzałam na drzwi pracowni i znów spotkałam się z nazwiskiem Jan Schanzenbach. Już wiedziałam, że to jest miejsce, gdzie chciałabym, jeśli się dostanę na Akademię Sztuk Pięknych, studiować przez te 5 lat. Nie było to proste, ponieważ samo dostanie się na uczelnię nie było równoznaczne z możliwością studiowania u profesora, gdyż profesor zawsze robił jeszcze dodatkowy przegląd studentów pierwszego roku i sam dokonywał wyboru. Miałam to szczęście, że mi się to udało i jestem z tego dumna i szczęśliwa, że mogłam te 5 lat spędzić pod jego okiem. W moich obrazach nie ma człowieka. Pozornie. Maluję pejzaż, wnętrza, przedmioty, akcesoria, które nam towarzyszą w życiu codziennym i poprzez nie staram się opowiedzieć o nas wszystkich. Czasem przedmioty, którymi się otaczamy, mówią o człowieku więcej niż namalowany wizerunek. Ogrody wspomnień to najnowszy cykl moich obrazów, poświęcony moim wspomnieniom z dzieciństwa, młodości, dorastania, mojej pierwszej miłości, no i moim bliskim, którzy są obecni wokół mnie i tym, którzy odeszli. Jest to bardzo ważny dla mnie cykl, ponieważ zawiera moje najgłębsze, skrywane emocje. Myślę, że każdy z nas ma swój ogród dzieciństwa, miłości, pożegnań i jeśli widz ogląda te obrazy, mam nadzieję, że wywołają one w nim jego własne emocje i wspomnienia.